Do masowego udziału w trzeciej edycji rowerowej stolicy Polski zachęca Suwałczan szef Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kręcić kilometry dla Suwałk może każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania, podkreśla Waldemar Borysewicz. Ale ma również inną propozycję, suwalską rywalizację rowerową, która wystartowała 1 czerwca i potrwa do 18 września. 19 września tutaj będą takie miejskie uroczystości Europejskiego Dnia Bez Samochodu, które się odbywają tutaj na naszym placu Konstytucji i myślę, że dzięki temu zachęcimy naszych mieszkańców, żeby jak najwięcej tych kilometrów nakręcili. W ramach suwalskiej rywalizacji rowerowej OSIR proponuje 4-dniową grę miejską. To nowość. O jej zasadach mówi szef OSIR-u. Ta gra miejska będzie się odbywać od 1 do 27 czerwca, ale w 4 nasze strony, gdzie te ścieżki rowerowe mamy w dobrym stanie i na długich odcinkach. I to są tak, pierwsza gra będzie się odbywała w stronę klasztoru w Wigrach i ta aplikacja będzie aktywna od 1 do 6 czerwca. Potem gra numer 2 w stronę Wosir-Szelment aktywna będzie od 7 do 13 czerwca. Gra trzecia w stronę Zatoki Słupiańskiej aktywna będzie od 14 do 20 czerwca i gra czwarta szlakiem suwalskich murali aktywna będzie tylko 27 czerwca, czyli przez praktycznie miesiąc będą mieli Państwo te atrakcje zapewnione. O co chodzi w tej grze miejskiej? W grze miejskiej oczywiście trzeba też zarejestrować czy dołożyć takie wydarzenie w tej naszej aplikacji Aktywne Miasta i tam dostaniemy punkty startowe, które będą aktywne w danych dniach, które wcześniej Państwu przekazałem. Czyli taki rowerzysta udaje się do punktu pierwszego i pojawia się opis tego punktu i tam będą takie literki pojedyncze pojawiały się, które trzeba sobie zapisać, bo to wszystko będzie zahasłowane. Później dostaje drugi punkt i kolejny i po prostu musi z pierwszego dnia tego wydarzenia ułożyć sobie pewien wyraz, go gdzieś zapisać i zapamiętać. Potem będzie druga, trzecia i czwarta trasa. Wszystko będzie odbywało się tak samo, czyli z każdej trasy tej gry rowerowej będzie trzeba ułożyć jedno słowo hasłowe. Oczywiście po przejechaniu tych czterech tras powstanie hasło składające się, jak się domyślamy, z czterech słów. No i to będzie jak gdyby element, że dana osoba te wszystkie gry miejskie zaliczyła. Kolejnym elementem zachęcającym do aktywności na rowerze będą również nagrody, zwyczajowo wręczane podczas Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Zwykle były to 3 rowery, teraz może ich być więcej. Mamy taki magazyn Biuro Rzeczy Znalezionych. W tym magazynie, jak wczoraj zapoznałem się, 61 rowerów jest. Niektóre sprzed 5 lat i dłużej. Część tych rowerów do określonej daty przepadła, czyli jest przepadek na rzecz Skarbu Państwa, ale teraz od 3 lat te niezwrócone, niepodjęte rzeczy przepadają na rzecz samorządu terytorialnego. A wobec tego tam myślę, że kilkanaście rowerów będziemy my jako gmina, jako miasto mogli przekazać w postaci może jakichś nagród czy właśnie jakichś takich prezentów dla tych zasłużonych rowerzystów. Musimy formułę tutaj zbudować i myślę, że jutro pojutrze będę wiedział, ile tych rowerów możemy już tutaj udostępnić naszym mieszkańcom.